Witam przedstawicieli mediów, witam trenerów na konferencji prasowej pomeczowej. Przypomnę, MKS Matowidowa podejmowała dzisiaj drużynę MKS Polonii Bratwan Miejski. O zabranie głosu i podsumowanie spotkania prosimy trenera drużyny gości, pana Czesława Żukowskiego. Podział punktów nastąpi w dniu dzisiejszym. Gdzieś myślę, że mamy problem z wykorzystywaniem sytuacji stuprocentowych, które stwarzamy. Tak też w dniu dzisiejszym było. Nasza przewaga do momentu utraty bramki. Jedna na pewno 100-200% sytuacja. Rubak głową bardzo mało precyzyjnie uderzył z 5 metra. Dał możliwość popisania się gdzieś bramkarzowi, ale to bardziej precyzyjny strzał niż i klasa bankarza akurat w tej sytuacji. Gramy, gdzieś popełniamy jeden błąd, który od razu kończy się utratą bramki. Troszeczkę nerwowości wtedy się wkrada w głowach moich zawodników. Poprzednio dokonałem dwóch zmian. Na pewno do końca graliśmy o zwycięstwo w dniu dzisiejszym. Znowu w drugiej połowie to bardzo doskonała sytuacja. Może jeszcze lepsza nawet niż pierwsza, skontrować piłkę po drugim. Niestety obok słupka również sam stał na 7 metrze. I z takich akcji nie strzelamy bramki. To na pewno też wprowadza taką niepewność w głowach moich zawodników. Ale też chwała, że cały czas dążyliśmy do zwycięstwa, a strzeliliśmy bramkę na pewno gdzieś tam w najtrudniejszej sytuacji, pozycji, jaką sobie stworzyliśmy. Dlatego z tego wszystkiego no, jest punkt, bo to różnie mogłoby być. Na koniec spotkania musieliśmy obrabiać te straty i myślę, że to jest główna przyczyna, że nie wygrywamy spotkań. Właśnie tam gdzieś tam może pazerność, może większa determinacja, żeby wykańczać lepiej akcje, lepsze decyzje podejmować, ale myślę, że wcześniej czy później to nastąpi i będziemy finalizowali. Uważam niezłą grę naszego zespołu, zwycięstwami, ale na koniec też ten punkt szanuję z trudnego terenu, z dobrą drużyną, która co roku gra. A potem czołowe miejsca w górnych rejonach. Dziękuję. Dziękuję trenerowi z drużyny Polonii Bratwan Miejski, a o zabranie głosu, podsumowanie spotkania prosimy trenera MKS Matowidowa, pana Krzysztofa Malinowskiego. Myślę, że ten punkt trzeba szanować. Zdobyty naprawdę z dobrą drużyną, do której mamy olbrzymi szacunek. Zagraliśmy dzisiaj troszkę inaczej niż w tych wszystkich innych meczach, żeby tutaj zniwelować właśnie atuty drużyny Polonii, które niewątpliwie znamy, dlatego ten mecz dla kibica w naszym wykonaniu może nie był atrakcyjny, dla nas miał być skuteczny. Mimo tego, że przewagę w posiadaniu piłki w sytuacjach na pewno mieli goście, ale myślę, że jakbyśmy strzelili bramkę na 2-0 po dwóch naprawdę bardzo dobrze wyprowadzonych kontrach, gdzieś tam zabrakło tego ostatniego podania, myślę, żebyśmy nie oddali już tego zwycięstwa. A tak do końca meczu, jak trener powiedział, drżeliśmy trochę o wynik, Polonia przejęła inicjatywę i jeszcze raz powiem, na pewno ten punkt nas cieszy i pracujemy dalej. Dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękuję przedstawicielom Mali, dziękuję trenerom. Życzę powodzenia w następnych spotkaniach. Dziękuję. Dobrego. Dzięki.